Lubię twój głos. Mógłbyś gdzieś robić w radiu czy coś. Słuchaj, no co, gratki generalnie. Było tragedii. Powiedz mi, no Kip to się straszliwie, to może te Kipa mecze najpierw. Strasznie tam borydów, chyba z 7 czy z 8 było, co? Zauważyłeś to? Czy nie? Nie pamiętam w sumie. No, dobra, nie pamiętam. Dobra. Nie pamiętam. Powiedz mi, no bo Kip to tam ciach. Poszło sprawnie. No powiedz... No tak sprawnie to nie poszło, no. Ciężko nie, było. No jak? No ładnie. No to jedną mapę tylko ci urwam, to co? No, różnie się to mogło skończyć. Nie no, różnie, tak, no ale to wiesz. Ale powiedz mi, bo ostatnio właśnie tu też Kloza zauważył, coś się, to podobno jakaś fama poszła, że pączek cię zepsuł, to prawda jest? Że nie. Do przodu idziesz teraz, że się przestałeś kitrać? Co tu się dzieje? Nie no, jak jest już nie do wygrania, to się nie kitram, no. No ale to, że w 7 minucie już twierdzi, że jest nie do wygrania i tak ten, było ładny wynik 13-8 i tak na tym DM4 tak jak teraz na przykład było i co? I dajesz 10 frag spawnów, tak tylko klikać. Żadnego... Czemu ty tych wolnych nie robisz, powiedz mi? Czemu nie slow spawnujesz? No ZTN 4 razy rzędu minęliście obaj mega. Tak, to zaraz też cię zapytam. Ja nie wiem, jak ktoś to zrobił, ale bez kitu on... Znaczy ty wolałeś iść poreda na górę, ale zginąłeś i minąłeś tego Megasa. Chociaż na twojej kamerze go jeszcze było widać. Później on cię goniąc też minął Megasa. No w ogóle była jazga jakaś. Ty to ze 3 razy, on chyba za 4 razem wziął. Znaczy minąć w sensie, że Megas był, korzystałeś z tego portalu tam na dole i nie wziąłeś Megasa. No i on tak samo zresztą. Bo poszedłeś po reda. To tak musiałem wbiec, że go nie widziałem. No na twojej kamerze go widać było, to ja nie wiem, ja mam FOF 115 ustawiony. Ty na mniejszy chyba grasz, tak? Chyba... Takim samym. 115, no to nie wiem, no to ja bym... No dobra, no byłeś zakręcony, może nie widziałeś. No na kamerze było widać generalnie, że Megas jest. Że se stoi. Albo modele do zmiany, no też tu Pieron podpowiada, może tak być. Powiedz mi... No dobry ten szaft u Zepa, co? Nie tylko u Zepa też, u Kipa też był dobry szaft. No był dobry, no ale to... To jest takie trochę właśnie dołujące, jak grasz. Masz akcję, którą powinieneś wygrać, a tutaj koleś ci wjeżdża szaftem, tak, że nie wiesz, o co chodzi w ogóle. No na Aerowalku ten pierwszy szaft, jak to było bzz, to było 45% wskaźnik pokazał. No zupełnie inaczej, wiesz, by gra wyglądała, gdyby gracze mieli równy spaw, nie? A nie, że jeden ma 40, a drugi ma 20. Znaczy są w ogóle jakieś opinie, że chcą, żeby znerfować spaw trochę. Wątpię, że to się stanie. Żeby go trochę, że jest trochę jednak za... że jednak ta spawarka jest trochę za mocna, nie? Dobra, powiedz mi ten Skul, bo ty na Skulu to chyba nie czujesz się dobrze, co? Jak ten Skul u ciebie jest? Nie, nie czuję się tam dobrze. Nie czujesz się Skula dobrze, no ale ja wiem, że... mi się tam udało wygrać, tylko że on mapy nie znał, nie? No to też jest ciekawe, że Dywizja Pierwsza Gamer nie zna Skula, no ale spoko, no. Nie wrzucili tutaj. Blue Yarda mieli wrzucić zamiast Skula. Blue Yarda, ty, jaka to jest stara mapa też. Właśnie ja muszę sprawdzić, bo Kloza mnie to oszukuje, niby, że Skul ma 20 lat, ale mi się, że nie chce wierzyć. Ja będę musiał to sprawdzić, czy to jest możliwe, że ona ma 20 lat. For players. Dobra. No tak. A to co? For playera to nie to samo, co widok z QTV. Tak, bo jest różnica, tak jak zawsze, jak widzicie... To nie to samo, co widok z QTV. Tak. Ty masz, jak oglądasz na QTV, to widzisz widok z serwera, nie z FOW-a gracza. Więc no ale jak ja, ale jeżeli ja ciebie śledzę z twoich oczu, to twierdzisz, no że ja mam... Tak, masz inny widok. To mam ale na jakiej zasadzie mam inny widok, że co? Że jest inny FOW, czy co? Przez różne opóźnienia masz... Nie inny FOW, tylko masz inne, powiedzmy... Ale to, no ja widzę Megasa na ziemi, a ty nie widzisz i chcesz mi powiedzieć, że to jest normalne? Jeżeli na przykład ułamek sekundy wystarczył, żeby się okręcić, albo tak minimalnie o kilka stopni, no. To u ciebie może być widoczne, a u mnie na przykład nie może być, może nie być widoczny. Bo twój FOW nie jest nigdy zgodny z tym, co jest, jak jest gracza FOW. masz przykład dobry, jak jest to spawanie na mapach. To czasami widzicie, że spaw tak. No teraz w ogóle żeś strzelił rakietę przez ścianę na DM4. Wielu, nie? To było widać, jak rakieta przeleciała przez ścianę, więc to było ciekawe, nie? No powiedz mi właśnie, bo w tym drugim meczu, w pierwszym meczu to Kip robił boredy, a w drugim z tym Zepem to zacząłeś ty walić jakieś boredy, nagle się, nie wiem, skąd wzięły. Tom mówi, że ma 115 FOW-a. 115 masz FOW-a, bo jest pytanie z czatu. No, 115. Ale to, no, mówi, że 115, czyli nie chce powiedzieć prawdy. No, to musiał sprawdzić, no. Mogę sprawdzić, jak koniecznie chcecie, no. To też masz raz uzdawiony i nie wiesz, ile masz? No masz 115 albo 110. No. Ustawię raz i się tego nie zmienia, no kurczę. Nie, no był zakręcony, tu była walka, tu się ganiali, to on po prostu nie zauważył tego Megasa, no po prostu go... Tylko wiesz, to nawet nie wychodzi... Wiesz, 120 ma nawet FOF. A, 120. No to jest różnica, to mogłeś nie widzieć tego Megasa, bo możesz jeszcze bliżej. Widzieć. Nie, no to jest dalej 120. Ale ścina ci boki. Nie. No jak nie, FOF 120 ścina... Więcej widzisz. A nie, więcej. To tym bardziej powinieneś widzieć faktycznie, no. No to ja nie wiem, jak ty goś nie widział. Ale to jest inna, czy wiesz co? Inne jest w ogóle, trzeba się zastanowić nad inną kwestią. To tam huk, że ty go nie zauważyłeś. Ale że ty go nie wziąłeś. No bo ile tam trzeba przejść od tego Megasa, żeby go nie wziąć? To też jest kawałek przecież tam przestrzeni. To praktycznie musisz jak Spider-Man po ścianach chodzić, żeby tego Megasa nie wziąć. Bo ten Megas jest tak ustawiony, no że za tą ścianą, że generalnie tam jest nawet problem, żeby go nie wziąć, no. No właśnie, to jest skill, ale jak ma rację, to jest skill tam, no. No nie wiem, zobacz, ja najwyżej filmik z tego zrobię, najwyżej jak się we trzech ganiacie dookoła Megasa i żaden nie wziął, nie? Dopiero za czwartym razem, bo to jest zajebiste bez kitu. A weź sobie, zobacz jaki był start na tym 4, jak on miał LG, jak mnie tam pospawał, to się w głowie nie mieści w ogóle. No, no ale to na Aereo zobacz, co tu się dzieje, no to samo na Aereo było, no. Nie, no to jest bardzo dołujące, nie lubię czegoś takiego, jak jest zbyt duża różnica w spawaniu. No ale to chcesz mi powiedzieć, że dywizje co? Że dywizje powinny być jeszcze raz pisywane na spaw? No nie, no. Też masz dobry spaw. No co? Dużo lepszy spaw. Ale też masz dobry spaw, ja uważam. Masz więcej życia, masz więcej armoru i teoretycznie powinieneś wygrać, nie? A wchodzi ci taki koleś i cię nie ma, no. Nie, no zespawał cię tam straszliwie, to prawda, no. Jeszcze, nie, ale w takim momencie od razu się odechciewa grać, no. Dobrze, no ale nie było źle, no nie było źle. No, uważam, że Zep jednak tam jest, no Kloza go nazwał top 5 generalnie, także wiesz, Zep śmiga, nie? Tom słyszy załamany. No. Nie, to Tom se tam musi zawsze pomarudzić trochę, nie? No tak. No. Nie, myślałem, że jakąś mapę wygram, kurczę, chociaż coś, ale nic się nie udało. No, żeby ci chociaż dał jakąś mapę taką inną, coś, żeby ci dał jakąś, nie wiem... Te DM4 to powiem ci, że naprawdę nieźle ci szło. Naprawdę nieźle. Ja nie twierdzę, że ty masz złe, że z DM4, ale generalnie... No, to nieźle ci te DM4 szło, naprawdę, no. No bo ta Aero to wszyscy wiedzą, że to wariaci i oni wszyscy grają dobrze na tych mapach, nie? No ale jak DM2, DM6... Czekaj, co tam jeszcze było? Bravado. A, bo to żeś to... A czemu to Bravado żeś wyrzucił na Zepa? Zep dobrze tam na tym Bravado biega? To jest ruska mapa. No ale Skul tak samo podobno. No, tak? No dobra, no to... Nie, no Skul tak samo. No Skul nawet podobno lepiej. To Kloza tak twierdzi cały czas. Aha, no tak, Zep wszędzie dobrze biega, no. Co za różnica, no. Ale specjalnie tego Bravado, bo ty, słuchaj, ale nie no Tom, ty te Bravado ostatnio masz coraz lepsze, ci powiem. Nawet dzisiaj Kloza mówił, że chyba tam zaczęła myszka być ćwiczona na tym Bravado. Było kilka fartów i on potem przestał już grać. Było widać, że się udało w tym momencie. I potem już było z górki po prostu tylko fragowanie i tyle. Lolek cię pyta, czy będziesz oglądał demka, żeby wyciągnąć wnioski z twojej wspaniałej gry. Zaproszę Szama i będziemy razem oglądać. O, Szama, no to jest co? I Szamę do tego jeszcze. I za smażkę. Dobra, no, to było grube. Czekaj. No, ładne było Bravado z Kipem. No właśnie dlatego mówię, że ładne to było Bravado z Kipem i Właśnie z tym Zepem też mogłeś to wziąć w sumie. No dobra, fajnie, Tom. Nie ma się co stresować. For fun. Nie, to jest for fun wszystko. No. Jest tylko zawód, nie? Zawsze człowiek woli wygrywać niż przegrywać. Nie no, czy Tom, no to jakby wiesz, no to w życiu każdy by tak chciał, no też bym chciał wygrywać, a nie przegrywać. No, no ale wiesz, niektórzy wchodzą do gry biegają jak koguty i im w ogóle nie wszystko jedno, czy wygrywają, czy nie przegrywają. No ale też Tom, ile ty grasz? Powiedz mi szczerze. Ile ty grasz? Ile ty grasz? Tyle co kot napłakał? Tyle co makler w tamtym tygodniu tapet nakładł? Prawie nic w ogóle prawie nie grasz, chłopie. To co ty chcesz? A oni grają, człowieku, Milton gra do trzeciej, czwartej, ja teraz demka jak robiłem, znaczy te demka jak siedzę i robię, to sobie patrzę na ten, czasami jak kto siedzi jeszcze, to człowieku Milton ostatnio do 4 rano streamował. Do 4 rano. I nadupcał DM3, DM2, 4x4 cały czas. Przed Iron po pijaku, ledwo gadał do mikrofonu i Milton mówi, dobra, chodź, bo ostatniego brakuje, a Iron tam... No, tam zabił kilka razy i Milton tego opierdzielił, wiesz, że ty Iron, co ty robisz? Miałeś okna pilnować. No, w jakiego okna, jak ja jestem na balkonie. Ja widziałeś to, dobra, no bo tam wiesz. No. Także wiesz, także to nie ma, no oni nadupcają, stary, no. A ty wchodzisz o 22 na godzinę, nawet nie, 20 minut, żeś się ile żeś się rozgrzewał dzisiaj, proszę bardzo mi powiedzieć. Ale to nic nie zmienia w ogóle. No jak nic nie zmienia? No Tom, no. Myślisz, że Kubica to wsiadał do samochodu i jeździł tak jak jeździł? Mogę się założyć, że... Że co? Że nawet jakbym dużo grał, to szaft by mi za bardzo nie wzrósł. Może delikatnie. No nie, no ale to nie można tak mówić. Zobacz, Rotker tylko zmienił podkładkę. Rotker zmienił podkładkę. I automatycznie mu się włączył pierwszy monitor. Zauważył monitor w ogóle, że trzeba włączać. I z 20 paru procent skoczyło mu na 30 coś, szafta. A pozmienił tylko podkładkę na tą japońską ścieruchę, tą co wszyscy kupują po 500 zł. I tylko zmienił podkładkę. To zobacz, to nie... Może też trzeba coś zmienić w końcu. No. Ale to Tom, to ci mówię, to wystarczy, po prostu będziesz więcej grał, no tak naprawdę. Nie, to tak nie jest, to tak nie działa. Dobra. Poczekaj, bo skończmy ten wywiadzik i sobie pogadamy jeszcze. To dzięki, bardzo dobrze, GG, walcz tam, nie poddawaj się i jak będziesz chciał coaching, to Rotker daje coachingi, także takie, żeby się nie poddawać, no. To zdrowie. No, dobrze, super.